buźka. Co ja tu miałem nagrać? Emma, co ja miałem tego taliba nabrać? Emma, tego taliba miałem nagrać? Ja teraz jest zmiana, ja nie. Zaraz będzie fiku miku i mamka w wodzie. Umiesz ty tutaj siadać? Tak. Jezu, po co taki wielki... Jak on się nazywa? Łabędź? Jak ty taka mała? Laura. Pani łabędzica Laura. Za kogo? Za pływaka. Ja jeszcze muszę się popalać. Emma! Emma! Ale twój łabędź szybko pływa. Skąd on ma takie mocne silniki? Co to za turbo doładowanie? A co tobie, taka czapka nie wystarcza? Czapka ci nie wystarcza? A. Idę i tak wylądowałem gdzieś troszeczkę z boku przy jakichś drzewach takich ładnych, oliwnych. Te drzewa, te liście tych drzew są zawsze takie kurcze, a tutaj w tej Grecji to chyba w ogóle szczególnie takie, one są strasznie takie suche jakby. W ogóle to sucho to tu jest, także masakra, tylko taki kolor mają jeszcze jakby taki szary. Takie widać, że to jest takie bardzo takie suche. Jakieś, jak się na to patrzę, to jeszcze bardziej tu jest sucho niż jest sucho. Patrzę na drzewa oliwne. No ale słońce daje bardzo mocno. Zaraz muszę chyba ściągnąć koszulkę. W ogóle wylądowałem gdzieś w jakichś górach. Po lewej góry. I tutaj jeszcze większe góry. Ale idę jeszcze tylko zobaczyć, bo bardzo dużo tutaj palm pięknych jest przede mną i chcę koniecznie zobaczyć, co to jest. Czy to jest tylko jakaś prywatna działka? Czy coś tu jest innego? Ładnego? No to jakaś prywatna działka. Tylko taka trochę opuszczona, ale piękne palmy. Yeah. Mega. O, tutaj jakaś willa albo coś. Jakiś mini hotel, nie wiem. Ale pięknie to wygląda. Co tutaj jeszcze? Tutaj dom, tylko ciekawe, czy ktoś tutaj mieszka. Ale piękna posiadłość. Jak ja bym chciał mieć taką posiadłość z takimi palmami. Ogrodzone. Ale piękne. Tutaj takie opuszczone trochę, jeszcze bardziej zarośnięte. Tam jakiś hotel kiedyś był. To chyba też był hotel. Ale już jest raczej nieaktywny. A raczej pod upadł. Ale piękne wejście tam było do tego. Wow, tam jakaś taka stare auto zostawione w krzakach. Patrzcie. Zarosło. No tutaj jakieś wille zdecydowanie były. Taki wjazd. Ło, jakie psy. No, ale to gdzieś tam. A, to tam u góry. Ostatnio jak nagrywałem film na kanał Kryptoakademia,
gdzie wrzucam filmy bardziej biznesowe. Znaczy w sumie jeszcze tak bardzo jakoś nie wrzucam, no ale już tam jakieś są. Było więcej, ale co prawda teraz ich nie ma. To właśnie tam mówiłem na jednym filmie, znaczy chciałem powiedzieć, ale akurat ten moment musiałem wyciąć. To właśnie to tutaj powiem, że o, jakie indyki, że bardzo dużo tutaj jest posiadłości, które właśnie, na których są psy i są znaki, są właśnie, że tak powiem, bramy, ogrodzenie, płot i tabliczki z psami, żeby uważać, żeby nie wchodzić. No i okej, kurde. A wracając jeszcze do tego kanału Krypto Akademia na YouTubie i stronie kryptoakademia.net, to część filmów, które tam po prostu były, teraz ich nie ma, bo są w części VIP Krypto Akademii. Są po prostu bardzo wartościowe i były dostępne ogólnie na kanale, że każdy mógł je zobaczyć, ale na tą chwilę są już tylko w części VIP. Ale to więcej na tamtym kanale. O, to już koniec. Koniec tego miasteczka. Już tylko góry właśnie. Do tego momentu chciałem dojść. Zobaczyć właśnie już takie miejsca, gdzie nie ma budynków. Jest taka cisza. Drzewa. Góry. No już po prostu takie coś. Chciałem to właśnie zobaczyć. Ale tu jest gorąco. Nic nie wieje. Tylko słońce. 9 godzina rano. Tutaj czas jest przestawiony o 1 godzinę, czyli w Polsce jest dopiero 8, tutaj jest 9. Tam jakieś kaczki chodzą. No już tam dzisiaj nie mam sił dalej iść. Fajnie by to było na rowerku przyjechać. Rowerkiem pojeździć o tam gdzieś w góry. Tam piękna ścieżka. O, tam. No, tam to mój elektryk by się sprzydał z Polski. I na rowerku sobie tu pośmigać. O, ale by było pięknie. Ciekawe, czy da się tu jakieś rowery wynająć, ale nie widziałem nic rowerów. Raczej jak już... Co to jest? Raczej jak już to skutery i samochody. To może jakaś szkoła, przedszkole, tu jakieś takie malowidła, kreskówki. Dobra, wracam, ale jeszcze podejdę tutaj w prawo zaraz, ale wygląda to mega i chętnie bym tam wlazł. Tu jeszcze chcę zobaczyć. Kurde, taka fura w krzakach stoi. Tam jakiś pan nawet jest. Mam nadzieję, że on tam nie siedzi od 40 lat. Nie zastygł. Tak jak te samochody. No, zamknięte to nie idę sprawdzić, ale wydawało mi się, że ktoś tam siedział. Nie, 40 lat to już by tak. To już by go robaki i tak zjadły. Także raczej żyje. Boże, jakaś mumia. Ale tu jest cisza i spokój. Tam tylko mnie ten pies przeraża, bo przed chwilą znowu tak zaszczekała, tu takie góry, takie echo się niesie. Dobra, tutaj już w sumie nic nie ma więcej. Koniec, góra przed nami. Także wracam. Wracam do miasta. No to takie jakieś kurcze opuszczone, można powiedzieć, tereny. O nie, jestem ten pan. Rusza ręką. Rusza się. Jest dobrze. Nie chciałem się tu wbijać na posesję, ale jednak się wbiłem, bo smutno bardzo patrzy się na takie właśnie miejsca, które były kiedyś piękne, w pięknych górach, piękne słońce, piękna pogoda, piękne budynki, basen. Pewnie życie tu było, kurde, takie no mocniejsze. No i tak, kurczę, podupadło. Pusty teraz basen, odrapany. Kiedyś piękna woda.
pięknie pomalowanym basenie życie tętniło. A teraz pusty gliw. Nie ma nikogo. Drzewa zostały. Drzewa zostaną. Piękne miejsce. Przydałoby się tutaj dużo nowego, świeżego kapitału, który by to odnowił wszystko. Zainwestować by trzeba było tutaj naprawdę duże pieniądze. I nowa reklama. I do nowych osób się gdzieś odezwać. Nowy marketing. I miejsce mogłoby znowu ożyć. W pięknym miejscu jest to ułożone. Cisza, spokój. Troszeczkę daleko do morza, ale tutaj to morze no jest super. Byliśmy wczoraj, ciepła woda. Wszystko super. Ale dużo jest takich osób, które woli przyjechać gdzieś, żeby tylko odpocząć. Nie zależy im tak bardzo na morzu. Bardziej na pogodzie, bardziej na ciszy, bardziej na spokoju. Piękny basen duży mógłby być. Jest, tylko by trzeba było go odnowić. Piękny ogród. Wszystko ładnie, trawkę od nowa skosić, posiać świeżą, zieloną. Pokoje poodnawiać. I pewnie kolejni turyści znowu by tu przyjechali. Z miłą chęcią. Ja sam bym bardzo chętnie tu przyjechał. W to miejsce. No ale niestety właściciel zrobił to na początku. Później cieszył się zyskami. Przyjeżdżali ludzie, ale nie reinwestował. Nie reinwestował. Bardzo ważne słowo. W moim życiu bardzo często powtarzane i bardzo, bardzo często używane reinwestycje są. Kapitał, który gdzieś zarabiam, w większości trafia z powrotem. Po prostu no, reinwestowany jest i żeby dalej się wszystko toczyło. A tu właściciel musiał, tak szczelam, bo oczywiście nie znam tej historii, ale spoczął na laurach, takie mam wrażenie, jak tutaj w ogóle całe gdzieś to miasto. Wyspa nawet bym wręcz powiedział. I cieszyli się, że wszystko jest w porządku, ale nic nie robili. I w końcu wszystko się postarzało, nie remontowali. Ludziom się gdzieś inne powstawały fajne, ciekawe miejsca, nowe budynki, nowoczesne, znowu coś tam. Bo ludzie woleli jechać do czystych, nowych niż do starych. Ceny pewnie były takie same jak gdzieś indziej w nowych. No i trochę wyspa, wydaje mi się, podupadła, Rodos. Właśnie przez takie rzeczy. Sprzedałoby się takie rzeczy poodnawiać, bo przykro się patrzy na takie, kurcze, takie piękne miejsca, piękne budynki, które mogłyby naprawdę dzisiaj pięknie żyć, zarabiać kasiorkę i mogłoby być bardzo miło i przyjemnie, to stoją takie, kurde, puste, stare, zaniedbane. No niestety. Jeszcze wracając do tej sytuacji właśnie z tym hotelem, powiedzmy, który tam był, i z tą sytuacją, że jest to takie już opuszczone i tak dalej. Skąd taka opinia w mojej głowie, że właśnie taka historia była, że po prostu tego nie remontowali, nie dbali i dlatego to podupadło? No właśnie dlatego, że Grecja bardzo kojarzy mi się, być może jestem w błędzie, być może tak nie było, być może właściciel umarł, może coś się innego wydarzyło tragicznego i dlatego to miejsce zostało takie opuszczone. Ale dlaczego się akurat urodziła taka opinia w mojej głowie, że właśnie stało się to bardziej przez lenistwo i zaniedbalstwo niż przez jakąś tragedię? No bo Grecja bardzo mi się kojarzy właśnie z takimi ludźmi, którzy siedzą całymi dniami gdzieś właśnie na kawce, rozmawiają. Tak bardzo fajnie podchodzą do życia akurat. To mi się akurat bardzo podoba, że tak na spokojnie, kurde, ale tutaj, że tak brzydko powiem, w tym kościele. To właśnie stąd moja ta opinia, stąd właśnie taki mój pomysł na to, że to się przez zaniedbalstwo stało. To właśnie to, że tak gdzieś ogólnoświatowa taka chyba opinia o Grecji to jest taka, że właśnie, że jest tutaj taka sielanka, cisza, spokój, o, stare dziadki na skuterkach, stare babcie i wszystko tak, wszystko jest tutaj tak inaczej, na spokojnie. No ale właśnie później się to odbiło
no właśnie takimi, takimi rzeczami, że po 40 latach no wszystko się zestarzało, tak? Po 50, po 60 i już tutaj nikt nie chce przyjeżdżać. A w innych miejscach, no właśnie, był boom, powiedzmy, tak? Gospodarczy i jakiś tam taki, wiesz, gdzie właśnie wszystko się rozwijało i wszystko tętniło życiem i tam po prostu ludzie poszli, tam poszły pieniądze i tam teraz jest ok, a tutaj jest tak, jak było 50-60 lat temu. 30 stopni, 9:30, 26 wrzesień. Thank you.